oddział etnograficzny otwarto zasadniczo niedawno. Natomiast część, którą teraz odwiedzimy, zgodnie z kolejnością montażu, Muzeum Obrony Wybrzeża, podstawowa działalność stowarzyszenia. Samo Muzeum Obrony mieści się w działu Bitni Bruno, czyli tej środkowej, trzecia położona przy magazynie amunicji, to Cezar. Cezar jest obecnie nieużywany, we Władaniu, ale nieużywany. Prawdopodobnie służy za magazyn. Natomiast Muzeum Kolei Helskich mieści się w magazynie amunicji. Bruno mieści się głęboko w lesie od szosy helskiej. Maszerujemy taką przyjemną alejką. Oczywiście z planszami edukacyjnymi wystawionymi przez nadleśnictwo. O, doszedłem do mojego miejsca, które chcę wam pokazać. W niezmontowanym oczywiście filmie też to jest ujęte. Zobaczcie. Leśny dukt, a na końcu brama. Tu jeździła wąsko torówka. Prosto do magazynu amunicji, obecnie Muzeum Kolei Helskich. Muzeum mieści się wewnątrz działu bitni, tak samo jak Muzeum Etnograficzne, którego przebitki widzieliście, jeśli dobrze zmontowałem film. Tak samo obrońcy mieszczą się wewnątrz. Na zewnątrz działu bitni również wam pokażę bez narracji, bo tam są ludzie i specyficzny klimat. Dookoła też są eksponaty. Wszystkie zostały znalezione na terenie półwyspu. Są takie wieżyczki warowne, powinny być częściowo wkopane w ziemię. Strzelnica, można sobie postrzelać za ekstra opłatą. Są jakieś instalacje. O, to jakaś nowość. Torpedy. Torped przybyło, znaczy, że przybywa. Wcześniej byłem 12 miesięcy wcześniej i ich nie było, albo ich nie widziałem, raczej nie było. Znaczy, że przybywa. I pamiętajcie, wszystkie zostały znalezione na terenie wyspy. Niewielka część została tu pozyskana drogą zbycia przez wojsko. Wiele eksponatów zostało znalezionych. No oczywiście to zostało pozyskane. Co ważne, wewnątrz muzeum, już w pomieszczeniach, przedmioty są tylko ze znalezisk, niemalże archeologicznych. I wszystkie zostały wydubane gdzieś z półwyspu. Na miejscu można jeszcze pewnie coś zjeść, ale nie jestem tego pewien. Rok temu grillowano. Wchodzimy. Suwnica. Tu wjeżdżała duża kolej. Wszystko od strony Antona. Wszystko wjeżdżało od strony dworca helskiego. Z płyciskami. To powinien być kozioł taki jak przy Antonie, który wam pokazałem. WLS jest nieczynna. Sympatyczny koziołek pozyskany.
No i wszystkie wagony z wojska. Układ torowy oryginalny. Sala poświęcona samym działom kompleksu Schleswig-Holstein. Ktoś stał przy wylocie lufy w moment. Ciało po prostu przestałby istnieć. Tutaj z kolei typowy pokoik, jeśli tak można mówić o pomieszczeniu mieszkalnym lub koszarach. W dalszej kolejności muzeum udostępnia nam salę poświęconą komandorowi Przybyszewskiemu. Tutaj z kolei mamy możliwość obejrzenia makiety typowego działa baterii Laskowskiego. Dalej mamy możliwość obejrzenia dioramy prezentującej cypel helski. Oczywiście w latach wojennych warto zauważyć, że jedno z dział obecnie stoi w wodzie. To jest ta ruina stojąca na cyplu. W czasie wojny brzeg był 70, a nawet 100 metrów dalej, a więc działo stało bezpiecznie na lądzie. Resztę w międzyczasie zabrała, pochłonęła woda. Legendy o bohaterstwie kapitana Zbigniewa Przybyszewskiego drugi raz ukrywają się na wyjeżdżającej z obozu ciężarówce. Działał w strukturach podziemnych obozu Grudenbergu, był dowódcą zakonspirowanego oddziału bojowego Armii Krajowej. Uczestniczył także aktywnie w prowadzonej w obozie działalności szkoleniowej. Przybyszewski był pierwszym z aresztowanych w tzw. spisku 7 komandorów. Pomiędzy kolejnymi salami wystawowymi przemieszczamy się przez korytarz, który również wyposażony jest w liczne gabloty ekspozycyjne. Następną salą po sali komandora Przybyszewskiego jest sala wizualizująca pomieszczenie niemieckiego dowódcy z działu bitni. Z kolei parę metrów dalej na korytarzu wzrok przykuwa zastawa stołowa sygnowana słynną wroną, tak, czyli orłem III Rzeszy. Zwiedzający muzeum mają okazję obejrzeć w gablotach umieszczonych na korytarzu wiele ciekawych ekspozycji drobnicowej znalezionej na terenie półwyspu. Takimi rzeczami są na przykład przybory piśmiennicze, pióra i kałamarze znalezione na terenie półwyspu albo wykopane z podziemi przetwory wykowane jeszcze przed wojną. Na korytarzu cały czas rozchodzi się dosyć nostalgiczna, jeśli nie ponura, ścieżka dźwiękowa. Wydobywa się ona z sali poświęconej okrętowi transportowemu Wilhelm Gustloff, który w 1945 roku miał przeprowadzić ewakuację niemieckiej ludności z Gdyni. Oczywiście nigdy nie dopłynął do celu.
Sala Gustloffa cechuje się specyficznym klimatem, który jest aranżowany przez dźwięk, światło oraz wystrój sali. Cała ta mieszanka skłania zwiedzających do zastanowienia się nad tragicznym losem zmarłych, no jakby nie było, ludzi, niezależnie od poglądu dotyczący kwestii upamiętnienia tragedii. Zupełnie odmiennym klimatem, po prostu ciepłym, cechuje się sala poświęcona polskiemu lotnictwu morskiemu. Polskie lotnictwo morskie powstało w Pucku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku. Marynarze 1. Batalionu Morskiego zajęli Puck i dawną niemiecką bazę lotnictwa morskiego. W tej właśnie bazie nieopodal Pucka, w pobliżu hangarów lotniczych i u wylotu ze ślizgu wodnopłatowców do morza, odbyły się 10 lutego 1920 roku historyczne zaślubiny Polski z morza, dokonane przez generała Hallera. Przez cały okres przedwojenny morski dywizjon lotniczy cierpiał na brak nowoczesnego sprzętu lotniczego i tak też przyszło mu stawić czoła wojny. Jedyny nowoczesny myśliwiec doleciał do Pucka tuż przed wojną, ale pozbawiony niedostarczonego na czas uzbrojenia nie przydał się w walce. Z ataków niemieckich ocalała jedyna zdolna do lotów maszyna, która wykonała dwa nocne loty bojowe z Helu nad Gdańsk. W drugim z tych lotów dokonało udanego ataku na nocną paradę zwycięstwa w Gdańsku. Ze względu na obawę represji niemieckich, fakt odbycia tego lotu utrzymywano całą wojnę w tajemnicy. Obrona wybrzeża musi się także łączyć z flotą morską, której również poświęcono kilka sal z muzeum. Odwiedzający muzeum po raz pierwszy z istnym dreszczykiem na plecach odwiedzą ekspozycje poświęcone medycynie tamtych lat i tamtych dni. W tym przypadku absolutnie wszystkie eksponaty pochodzą z terenu Półwyspu Helskiego. Wyprodukowano specjalnie dla nich. Większość przedmiotów pochodzi z eksploracji Helu i Półwysp. Do najcenniejszych i najrzadszych należą znaleziska polskie i wojskowe służby zdrowia, które wyeksponowane są w jednej z galerii. Inne eksponaty pochodzą w większości z niemieckiego wojennego szpitala polowego Kriegs Nazaret 1 łamane przez 581. Przeglądając eksponaty, widzimy wysoki poziom tamtej medycyny. Niejednokrotnie wyprzedzała ona daleko swoją epokę. Warto zwrócić uwagę na znakomite firmy produkujące sprzęt medyczny jak Eskola, Karl Zeiss, Hermann Winler, czy istniejąca od 1888 roku farmaceutyczna firma Bayer. Wszystkie eksponaty są skatalogowane i dokładnie opisane ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ich pochodzenia. Często też odnosimy się w tym zostanie odnalezienia. Nie ma tego zmiany przebiegu. Każdy z nich ma coś w rodzaju dowodu i można o nich opowiedzieć ciekawą historię.
Oto sentymentalna sala poświęcona pierwszym dniom września 1939. Po opuszczeniu wnętrza budynku przechodzimy do łoża. Działa. Zgodnie z rynkiem maszerujemy, wchodzimy do jego wnętrza. Polskie melodie przyjemniają nam zwiedzanie. Kompresory. Trzeba uważać. W tej sali, w której prezentowane jest indywidualne uzbrojenie żołnierzy, w latach wojny odbywało się ładowanie tych mamucich dział. Najbardziej na psychikę oddziałuje jednak ekspozycja prezentująca schrony ziemianki, a nawet małe sztaby urządzone właśnie w ziemiankach. Ekspozycja pokazuje cały ten klimat, czyli półmrok, specyficzną stęchliznę, wilgoć oraz dźwięki panujące w takich pomieszczeniach quasi sztabowych. Stołówka, sala dowódcy, sypialnia, jakaś umywalnia. Kuchnia. 23. Pora 18. Zwiedzających żegnają pamiątki, drobne pozostałości po obrońcach Helu oraz najeźdźcach. Pamiątki po 32 ciężkich dniach. Wielki sprawny samolot polski F-13 Wiechy Drog, numer 714,
wygodnie wtedy panu sterowy wojewódz. Wszakie drugiego z nich pobarduje i odstrzeliwuje paradę z tysięcy pancerzy, urządzoną z okazji władzy. Takie miejsce zajmują wód i zaczynają atakować spadrzeń bronionego. Jest ono oddziału lotniczego. Po odkreślących walkach komando 4 generała mogą narysować się na skrajnej polacji. Przez to front skraca się z około 4 km do zaledwie 800 metrów. W ten sposób Hel zostaje odcięty od połączenia ze stałym lotem. 10 września. Pułkownik Dąbek decyduje o zwrocie swoich oddziałów. W tym miejscu żegnamy się. Odwiedzamy szczyt działobitni, patrzymy do wnętrza łoża, po którym obracało się wielkie mamucie działo. Na Muzeum Obrony Wybrzeża składa się jeszcze wieża Dalmierza, której nie odwiedziłem. Jednakże jednym z wydziałów muzeum jest jeszcze kolejka wąskotorowa i Muzeum Kolei Helskich. Tam zajrzymy. Zapraszam na kolejne odcinki.